Mariolu, ty też masz bardzo dużą wiedzę, jeżeli chodzi o takie innowacyjne podejście do życia. Zastanawia mnie, czy twoim zdaniem za kilka lat, na przykład, my będziemy jeść śniadania, obiady, kolacje w pastylkach? No wiesz co, dobre pytanie mi zadałaś, bo biorąc pod uwagę właśnie ten kongres we Wrocławiu, na którym byłam, tam mówiono już o takim białku, które no, jest w trakcie badań, mianowicie o białku z próbówki, to znaczy hoduje się białko na przykład z jakiegoś zwierzęcia, świni czy też innego i potem z tego białka no, będą robione, prawda, hodowanego kotlety. No dzisiaj by taki kotlet pewnie kosztował jakieś kilkaset albo nie wiem, kilka tysięcy euro. Wiem, że jakieś takie bardzo duże sumy padały, ale w przyszłości, kiedy nasze wnuki już dorosną, czy prawnuki, to prawdopodobnie być może w ramach ochrony środowiska nie będą chcieli zabijać zwierząt, tylko właśnie jeść takie białko hodowane. I to było dla mnie taką niesamowitą nowością. Poza tym białko owadzie. Białko owadzie. Ja z tym białkiem się już spotkałam i tutaj cię zadziwię, bo kiedy byłam młodą dziewczyną, studentką jeszcze Akademii Wychowania Fizycznego, zostałam zaproszona do Wenecji na swoje urodziny. I tam poczęstowano mnie pizzą z owadami. Oczywiście, jak zobaczyłam tą pizzę, no to wyobrażacie sobie, co młoda dziewczyna mogła, jaką minę zrobić w Polsce, no, kotlet schabowy, prawda, i tak dalej, to były takie czasy, a tutaj pizza jeszcze z owadami, pizza marzeń wówczas dla Polaków, a tu pizza z owadami. Oczywiście tego nie zjadłam, próbowałam gdzieś tam przez zęby i tak dalej, ale już się wtedy z tym spotkałam. Też się spotkałam, wiesz, jeśli chodzi o to białko, powiedzmy takie dziwne, w Nigerii. Będąc w Nigerii przez kilka miesięcy, również w okresie studiów, ponieważ moi byli teściowie tam pracowali, moja teściowa elektryfikowała Nigerię, ojciec był geologiem, potem gemologiem, to pokazywali mi, jak wygląda nigeryjski grill. I taki uliczny oczywiście. I na ulicach takie, wiesz, glistki z grilla na patyczkach, jak u nas dzisiaj kurczaczki czy coś. Więc z takim białkiem oczywiście na świecie się już spotkałam. No ale rzeczywiście badania mówią, że to białko jest bardzo dobre. Bardzo dobre. I teraz, jeśli na przykład kurczaczki, to też z konferencji, byłyby karmione takim białkiem, to te jajka byłyby najlepsze na świecie. A dzisiaj naszym najlepszym białkiem jest oczywiście jajko, panie profesorze, szyszka. Teraz będę powtarzała za panem. Absolutnie. Jajko, które ma w sobie wszystkie minerały, witaminy, nie ma tylko witaminy C, ma fosfolipidy, a nasza błona właściwie komórkowa, czyli i skóra, i włosy, oczy, wszystko zbudowane jest przecież z białka, więc jeśli wybieracie białko i chcecie zdrowe białko, takie budujące, to jajka.